na przykład przez różne osoby. Szkalowano mnie, różne, wręcz wstrętne pogłoski były. No, oczywiście, że teraz się okazuje, że te osoby, które były TW, po latach się dowiaduje, to one rozpowszechniały, bo kazali mówić jakieś tam różne obrzydliwe rzeczy na mój temat. Miałam takie dwa wydarzenia. Jedno wydarzenie, gdzie byłam w Bieszczadach w tym czasie, to było chyba po Wszystkich Świętych i wstąpiliśmy ze znajomymi na herbatę, już teraz nie pamiętam dokładnie czasu, do tej restauracji Zacisze, a nie mieliśmy autobusu. I mówimy, a to będziemy jakieś okazje łapać i nagle jakiś się młodzieniec przy mnie pojawił, tak elegancko w skórzanej kurteczce ubrany, no wtedy rzadko kto miał eleganckie skórzane kurteczki, takie sportowe. I cześć Teresa, nie pamiętasz mnie? Przecież byłem przyjacielem twojego brata Leszka. Ja mówię, no za bardzo sobie nie przypominam. Ale taki, z tego przypomina mi różne fakty takie z życia mego nieżyjącego brata. I tego, a w którym kierunku udajesz się? Ja mówię, no do siebie na Szczebowiska jadę. To my jesteśmy samochodem, to cię podwieziemy. I ja mówię, dobrze, ale ja jeszcze tutaj z góralami takimi byłam, takimi sąsiadami z sąsiedniej wsi, z Wetliny. I ja mówię, ale jeszcze i oni chcą się zabrać. Nie, to nie mamy miejsca, to muszą jechać, czekać na autobus. Ja mówię, dobrze, i teraz tak wsiadam do tego auta, z przodu siedzi kierowca, przy kierowcy też młody człowiek siedzi. Z jednej strony siedzi taki ormowiec z sąsiedniej wsi. Ja musiałabym usiąść z tyłu w środku i ten się wciska, młodzieniec. Ja, no chyba siódmy zmysł, ja to zawsze mówię, że chyba duch mego brata nade mną czuwa. I ja tak spojrzałam na to towarzystwo i ja mówię, oj, wy mi śmierdzicie ubekami. I on mnie chciał wcisnąć do tego auta, a ja wyskoczyłam i on wsiadł, zatrzasnęły się drzwi i odjechali. No po drodze do tych Szczebowic gdzieś by mnie zatłukli, bo i las jest, i no zatłukli, bo to od Cisnej mam 10 kilometrów, to gdzieś by skręcili i mnie by zatłukli, a ten ormowiec by nic nie pisnął. Także no było to straszne i wiedziałam, że nade mną czyhają już. I potem miałam takie właśnie zdarzenie, kiedy już wiedziałam, że obserwowana jestem, że chodzą za mną. Także koledzy postanowili mnie odprowadzać do domu, zwłaszcza jak późno wieczorem wracałam z zarządu, a niejednokrotnie no, ta praca dosyć długo trwała. To jeszcze było na Stalmacha byłam, to nie wiem dlaczego na Stalmacha. Być może, że mieliśmy jakieś spotkanie, bo ja czasami byłam na Szafranka, czasami na Stalmacha i odprowadzał mnie Benek Ziomko do domu wtedy, a on był karateką, muszę powiedzieć. Znał się na tym sporcie i odprowadzał. Ja na dole mówię, Benek, no to cześć, to jutro rano w zarządzie, do zarządu przyjdę. On mówi, nie, to jutro po ciebie też przyjdę pod dom, pod drzwi. Ale mówi, teraz ja cię odwiozę pod same drzwi. Ja mówię, nie, daj święty spokój, już wsiadałam do windy. Benek mówi, nie. Muszę cię do drzwi odprowadzić i widzieć, jak otwierasz mieszkanie, drzwi mieszkania i zamykasz. No i wychodzę z windy i nagle taki wyskakuje młodzieniec.
dobrze zbudowany, wyrośnięty. Rzadko to była późna jesień, a on był w adidasach. Rzadko kto o tej porze roku chodzi w adidasach, takich sportowych butach. I on tak w jakimś dresiku, jakimś taka kurteczka, na luzie był wielkim i wyskoczył i tak do mnie i zobaczył w drzwiach windy Benka, który w tym czasie miał już zjeżdżać i wyskoczył, bo jeszcze te windy no już były takie zamykające się i on wyskoczył, Benek, no i ten dosłownie nie wiedział, co z sobą zrobić i tak taki dosłownie piruet zrobił, obrócił się na pięcie i z powrotem na pół piętro zbiegł. No więc jakbym parę ciosów otrzymała, to mogłabym już nie wstać. Raz byłam zatrzymywana, kiedy wychodziłam spod ronda. Wracałam z Warszawy, akurat samolotem wracałam z Warszawy i wychodziłam spod ronda i też mnie zatrzymywali, ale wtedy ja wszystkim dookoła mówiłam, proszę Państwa, nazywam się Teresa Baranowska, jestem z zarządu regionu Katowice, proszę zarząd regionu zawiadomić. I w ten sposób, zanim mnie doprowadzili do auta, to no, kilkanaście osób co najmniej minęłam i o tym mówiłam. Także oni już no, mieli obawy, żeby cokolwiek zrobić, żeby mnie gdzieś wywieźć. Bo faktycznie jak zawieźli mnie raz na komendę wojewódzką, nie na komendę miejską, przy ulicy Kilińskiego, to zanim dojechałam, to już były telefony z zarządu, żeby mnie wypuszczono, jak to koledzy się śmiali, zagrozili, że jak mnie nie wypuszczą do północy, to zaczną rozbierać komendę miejską, od komina zaczną. I będą po cegle, jak zbiorą jeszcze różnych górników i hutników, to rozbierają od komina komendę miejską. I potem też. Także zawsze w tym czasie, jak mnie zatrzymywano, to starałam się zawiadamiać ludzi, że jestem zatrzymana. Zawsze mnie straszono. Zawsze mnie straszono, bo zanim był stan wojenny, to też czy nie chcę się udać za granicę, że dostanę paszport. To już wtedy pamiętam, to był jak mnie zatrzymali chyba w 81 roku jesienią, to już mi proponowano paszport. No, zawsze twierdziłam, że jeśli wy mi nic nie zrobicie, to nikt na moje życie nie czyha. Bo już w stanie wojennym, to jak mnie zatrzymywano, to wręcz mi mówiono, że coś może mi się przydarzyć, jeśli nie wyjadę za granicę.